Moi drodzy uczniowie, dzisiaj porozmawiamy o kolejnym micie o 12 pracach Heraklesa. To mit, w którym możemy odczytać losy człowieka, który ciągle mierzy się z przeciwnościami, człowieka, któremu raz się coś udaje, innym razem niekoniecznie, który cierpi, ale wytrwale dąży do celu. Przyjrzyjmy mu się razem. Herakles to niezwykle silne dziecko, to dziecko Zeusa i śmiertelniczki. Ponieważ Zeus ma Herę, więc ta Hera jest niezwykle zazdrosna o to, o kolejne dziecko Zeusa i jakiejś tam kochanki. Dlatego Heraklesa ciągle prześladuje. Między innymi zsyła mu do kołyski dwa węże, które po prostu powinny go zabić. Dzieje się jednak inaczej, ponieważ Herakles w zabawie po prostu te węże dusi. Herakles rośnie, rośnie jak na drożdżach, robi się bardzo, bardzo silny. Któregoś dnia ubija lwa, zarzuca go sobie jako pelerynę, i od tej pory. To ona stanowi dla niego jedyną zbroję. Niestety Herakles ma też wady. Jest niezwykle porywczy i łatwo wpada w szał. Między innymi w złości zabija swojego nauczyciela, ale temu nie będziemy więcej uwagi poświęcać. Ważniejsze jest to, że w przypływie szału, który zsyła na niego Hera, zabija swoją żonę i dzieci. I tego nie może przeboleć. Nie daje sobie z tym psychicznie rady, dlatego udaje się do wyroczni, do wróżbitki, która ma. Zesłać mu ukojenie. Ona mówi mu, że musi wykonać 12 prac, które zleci król Eurysteusz, wtedy zazna spokoju. Eurysteusz to król Myken. Gdy widzi Heraklesa bardzo się go boi, tak naprawdę myśli tylko o tym, żeby jak najszybciej się go pozbyć, więc zleca mu takie prace nie do wykonania. Pierwsze to zabicie lwa Mei. Herakles nie ma z tym większego problemu. Drugie zabicie hydry Lernejskiej. Tutaj musi się wykazać sprytem, ponieważ hydra ma tę właściwość, że po obcięciu głowy wyrastają na jej miejsce kolejne, przez to zamiast słabsza staje się silniejsza. Na pomoc Heraklesowi przychodzi przyjaciel i razem te miejsca po obcięciu głowy po prostu wypalają. Dzięki temu głowy nie mogą odrosnąć. Musi też sprowadzić łanie ceryntyjską o złotym porożu. Tu na pomoc przychodzi mu bogini Artemida. Ma pojmać dzika z Erymantu. To nie stanowi dla niego żadnego problemu. Ma też oczyścić stajnię Augiasza, czyli taką stajnię, która od lat nie była czyszczona. Jest tak brudna, że wielu mężczyzn nie zdołałoby jej oczyścić w wiele dni. A Herakles ma na to. Dzień jeden. Myślę, że znacie taki związek jak stajnia Augiasza, bo to jest taki olbrzymi gigantyczny bałagan. Myślę, że w większości waszych pokoi możemy właśnie taki stan zastać. Tutaj Herakles wykazał się sprytem, ponieważ tak wykopał rów, by przepuścić rzekę przez stajnię i ta rzeka cały brud wypłukała. Miał też zabić ptaki z falos. tutaj przyszła mu na pomoc Atena, która dała mu grzechotki, które te ptaki wypłoszyły, by ten mógł do nich Strzelać. Ważne, że po zabiciu hydry Herakles namoczył swoje strzały w jej krwi i te strzały okazały się śmiertelne. Tutaj właśnie je wykorzystał. Następnie Eurysteusz nakazał mu sprowadzić byka z krety i porwać klacze króla Diomedesa. Te klacze, choć urocze, tak naprawdę żywiły się mięsem ludzkim, więc nie było to takie proste. Na koniec jeszcze Herakles. Na pożarcie rzucił im ich właściciela, czyli właśnie tego króla Diomedesa. Miał też zdobyć pas Hipolity, i tu poszło mu bardzo sprawnie, ponieważ Hipolita, czyli królowa Amazonek, bez problemu chciała mu ten pas oddać. Jednak tutaj wtrąciła się Hera, ta, która nienawidziła Heraklesa, podjudziła inne Amazonki, doszło do walki i niestety Hipolita w starciu z Heraklesem straciła życie. No ale pas zdobył. Tu ciekawe, że te Amazonki to kobiety z kraju, w którym rządzą kobiety. Mężczyźni wykonują pracę dzisiaj przypisywane kobietom. Ciekawsze jest jednak coś innego, że to kobiety, które obcinają sobie jedną pierś, by łatwiej władać bronią. A dziś Amazonkami nazywamy kobiety walczące z rakiem piersi. Myślę, że nie muszę tłumaczyć dlaczego. Kolejnym zadaniem było sprowadzenie bydła olbrzyma Gerionesa. Ten olbrzym miał trzy głowy, więc był jeszcze przez to silniejszy, właściwie nie do pokonania, ale Herakles jakoś dał sobie radę. Z ciekawych prac to zdobycie jabłek z ogrodu Hesperyt. Ogród Hesperyt powinniście pamiętać z praszki Kochanowskiego na lipę. Jeśli nie pamiętacie, przypomnę tylko, że to. Ogród, w którym rosły złote jabłka, to ogród Hery, a ogrodu strzegły potwory. Herakles bał się tam wejść i wymyślił podstęp, wykorzystał do tego Atlasa. To ten tutaj na rysunku z prawej strony to tytan, który podpadł bogom i za kary musiał dźwigać całe niebo na swoich barkach. Herakles poprosił go, by Poszedł wziąć jabłka z ogrodu. W tym czasie miał przytrzymać za niego niebo. Tak też się stało, ale gdy Atlas powrócił, nie chciał już wziąć nieba na swoje barki. Herakles wiedział, że jeżeli czegoś nie wymyśli, sam z tym niebem zostanie do końca świata, a może jeszcze dłużej. I poprosił Atlasa, by chociaż przez chwilę podtrzymał mu to niebo, by ten mógł sobie lepiej je ułożyć. Gdy Atlas wziął je. Naiwnie na swoje ramiona. Herakles się oddalił, ale jabłka zdobył. Dwunasta praca to sprowadzenie Cerbera z krainy zmarłych. Cerber to ten uroczy trójgłowy pies, który nigdy pod ziemi nie opuszczał. Prace wykonane, powinno być wszystko dobrze, ale nie jest, bo Herakles wciąż jest porywczy, wciąż nie bardzo radzi sobie z emocjami. Ciekawe jest to, że w końcu znajduje ukojenie w ramionach Dejaniry, ale nie na długo, ponieważ dochodzi pomiędzy nim a jednym z centaurów do spięcia, on zabija centaura, a umierający centaur przekazał Dejanirze informację, że jego krew może sprawić, że Herakles zawsze będzie jej wierny. Kobieta uwierzyła i w tej krwi namoczyła koszulę Heraklesa, dała mu ją w prezencie i Herakles ją na siebie włożył. Niestety okazało się, że jad z tej krwi sprawił, że koszula przywarła do Heraklesa i... Parzyła go bardzo, więc zrywał ją z siebie, ale niestety razem ze skórą. Dzisiaj dla nas Herakles to synonim męskości, odwagi, waleczności. Myślę, że powiedzenie, że bycia Herakles, z pewnością jest komplementem.